Witajcie, Dawid z tej strony i witam was w kolejnym odcinku z Orkiestry Restauracji Savvy Republic. I pierwsza rzecz, którą mogliście zauważyć, to jest to, że miasto jest przebudowane w całości. Dobrze widzicie, te zamki zniknęły, znaczy przebudowane. Ono jest po prostu świeżo postawione, jak mam być szczery. I no, troszeczkę. Tutaj są w niektórych miejscach, tak, tutaj pompa działa bez problemu. Ta bez problemu. Ta jest bez zasilania i ta jest bez zasilania. Dobra, czyli tutaj trzeba im zasilanie podpiąć. No może na początek się tym zajmijmy. Czyli tak. Potrzebujecie prąd. Generalnie tak, zdecydowałem się na to, żeby to miasto mniej więcej no, przebudować, z racji na to, że po prostu tamto miasto było skazane na porażkę, może tak powiem, więc stwierdziłem, że najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu zbudowanie tego wszystkiego od no, totalnego zera, jakby nie było. Dlatego no, wygląda to tak, jak wygląda obecnie i tak to już raczej będzie. Tak, tutaj mniej więcej jakieś szanse, chociaż rozwojowe, tam już tych szans nie było. Tego nie da się ukryć. Dobra. No i teraz powiedzmy, że podziemną pociągniemy aż tutaj. No niech będzie. Żeby tutaj tylko się, że tak powiem, kupa wyrzucała. O właśnie. No i super. I teraz wszystko jest opróżniane. Pełnienie 86%. Cały czas tutaj wylatuje. Pełnienie 4. 86%. O, tu 90. No ale tak, stąd schodzi. O, stąd schodzi. Stąd już akurat zeszło. Dobra, czyli tu już poschodziło, więc powinno być git. Mniej więcej. Dobra, czyli jest ok? Jest ok. Dobra, super. Tak, mam delikatną chrypkę, ale tym się nie przejmujcie. Teraz tak, o tutaj mam takim może trochę dziwnym stylu porozkładane pompy. Bo tak, tu jest pompa i ona ma dwa wyjścia. Nie ma rozdzielacza wody. Rozdzielaczem pompy wody jest pompa, tu jest kolejna pompa. Ona ma trzy wyjścia. Tak, korzystam z tego, że ona mają na przykład jedno wejście, trzy wyjścia. Jak widzicie, wejście jest w zbiornik i ze zbiornika jest dopiero rozejście, czyli no jakby no na trzy linie nie ma żadnego problemu, tym bardziej, że zużycie mam no 12 metrów sześciennych na dzień, a ta rura spokojnie ma, znaczy nie, większa mam trochę. Nie, dobrze, 12. A ta rura ma przepływ do 127, więc no 1/10 przepływowości. Jak będzie potrzeba, że tam już nie będzie to wyrabiać, to wtedy będę kolejne jakieś tam rurki podłączał i tak dalej. Ale na razie takiej potrzeby, jak widać, nie ma. Tak, zresztą. O, ale nie, dobra, bo oni tyle produkują, żeby tutaj to zapełnić i zapewnić. To jest wypływ 120 parę, ale tak, tutaj pewnie. Nie, tutaj jest ok. Full. Tu. A, to się zapełnia. Magazyn wody. Okej, okay, spoko, to jest raczej zrozumiałe. Tak, zdecydowałem się na to, żeby to przebudować z racji na to, że no po prostu tutaj no, była tragedia. Nie widziałem za bardzo przyszłości dlatego. No więc stwierdziłem, że przebudowa będzie najlepszym pomysłem. Zrobiłem to oczywiście poza odcinkiem, żeby wam, że tak powiem, nie zajmować czasu odcinka. Myślę, że kolejna przepompownia może być sobie gdzieś tak. O,
O, cyk na styku z prądem. Dobra, cyk. I oczywiście chciałbym tą rurkę. Podłączyć w taki sposób, by poleciała dalej po prostu. Chodzi oczywiście o to, żeby tam ją doprowadzić. Ok, tutaj się pociąg ładuje. Jest to dość powolne, bo brakuje wody pitnej, a jak woda pitna, no to i by się przydało. Znaczy, no wiecie, ja tutaj doprowadzę wodę i tutaj automatycznie to wzrośnie, więc nie będzie problemu. Kwestia jest, że tą wodę doprowadzić. Doprowadzę i nie powinno być większego problemu. To się powinno zacząć szybciej ładować. Wtedy generalnie tak, ten będzie jeździł do elektrowni, pociąg, na razie jest tak ustawiony. Potem finalnie w fazie końcowej chcę dwa takie pociągi zrobić do elektrowni. A drugi pociąg, tylko tam już będzie tych pociągów więcej jeździć, będzie jeździł do portu. Czyli w to miejsce. I tutaj zaraz postawimy miejsce cumowania statku. I statek będzie się tutaj ładował i eksportował nasz węgiel. Na razie tego nie stawiałem, dlatego że i tak nie mam jeszcze żadnego węgla, więc na razie nie było sensu. Za chwilę będziemy też przedłużać to osiedle, tutaj, cyk. Myślę, że zrobimy na zasadzie dwa przystanki i potem będzie droga w bok szła. I w kolejną stronę, tam kolejna jakaś tam część miasta. Myślę, że to będzie jedno z lepszych rozwiązań. No i potem w tamtą stronę, tutaj aż pod tą kopalnię. Małe domki później zrobimy, ale zrobimy je na zasadzie wsi, typowo już wsi, gdzie będzie uprawa roli. Tak zadecydowałem. Więc no mam nadzieję, że będzie to w porządku. Co ja takiego zrobiłem? Co ja tutaj mogę sfinansować? A, tą rurkę, dobra. No to finansuję rublami. Myślę, że można dalej ciągnąć rurę. Tak, no ja wiem, z tyle. Powiedzmy, o. Tu. Tutaj przepompownia. Znowuż. I znowuż rura. I znowuż rura. Ruła. Tutaj bym akurat dał przed może tym i na górze jedną tu. A drugą gdzieś tu. Chodzi o to, oczywiście o to, żeby ta woda miała jakieś tam ciśnienie, nie? Czyli tak, jedno idzie tu, drugie tu. I teraz damy już tu hydrofornię. Oczywiście tom. Ale może hydrofornie podłączmy. Właśnie, tu jest bardzo wiele rzeczy. Dobra, niech będzie hydrofornia gdzieś tak o, w tym miejscu powiedzmy. A tutaj obok zbudujemy zbiornik na ścieki. Po prostu. A, nie można podłączyć, bo jest stronnicy infrastruktura. Aha. No to tutaj będzie ok, no dobra. Teraz tak, rurka. O, w razie jakbym chciał to gdzieś przedłużać jeszcze, ale wątpię w to. Niech sobie będzie tak, a my zbudujemy to w ten sposób. Cyk, dobra. Czyli dobra, zbudujcie całość. Nie powinno być większego problemu. Tutaj myślę, że to też, to też, to też, to też. Teraz tak, tutaj nie będzie miało prądu, budynek bez zasilania. O, a tutaj na przykład spoko pompuje, nie? O, a tu hydrofornia ma wodę. Ej, patrzcie, jakby pominęło tą pompę w ogóle.
Wejście 5, wyjście 5. Czyli ta poprzednia daje radę, powiedzmy. No dobra. Skoro tak, no to ok. I tutaj automatycznie produkcja wzrosła masakrycznie. Przy 100 paru osobach jest tutaj prawie 500 ton produkcji. Więc super. What the hell is it? Tu masz wyjazd. Aha! Popsuło się. Halo, halo, halo. Wait, wait. Halo, będziesz działać? Halo? Proszę działać. Dziękuję. Tak, już powinno działać. Teraz tak, trzeba by tylko jeszcze zrobić ścieki. Wypełnienie 5%. No tutaj się powolutku zbierają. Bo nie ma rady, trzeba zrobić. Teraz tak, trzeba by mniej więcej przewidzieć. Nie, no nie przewidzisz teraz. W których miejscach by to miało być znowuż tutaj dalej, nie? Po prostu trzeba będzie to zmodernizować. No dobra, to na razie zrobimy tak. Na razie podkreślam. Na razie. Będzie tutaj pompa minus 15 metrów. Powiedzmy, że takiej odległości. A będzie ona tu podłączona. Ja bym spróbował to bezpośrednio nawet rzucić. Dobra, czyli już wiemy, o co chodzi. To jeszcze jedną pompę po drodze. Po tej linii, żeby szła. Ej, liczę, że ona będzie miała prąd, nie? No jakby zasilania, kurde. Dobra, spróbujmy inaczej, spróbujmy tak. Gdyż tutaj idzie to w ten sposób, tu, tym środkiem. Teraz stąd, tutaj, no tutaj i tak jest duże na ten, to powinno być, zobaczymy, wiem, znowu robię duże koszty, ale uwierzcie mi, że tutaj akurat jest to potrzebne. Mimo iż zdaję sobie sprawę, że tu są naprawdę bardzo duże koszty. O, idealnie przy tunelu wychodzi. To jest ciekawostka akurat. Cyk, i tutaj idzie ona wprost. Hmm.
Dobra. Końcówka? Chyba końcówka. Dobra, końcóweczka. Dobra, i pytanie, czy to spływa? Daje radę? Chyba tak, najwidoczniej daje radę. W takim razie ok. W takim razie tutaj wszyscy zaczynają pracować. 200 ton produkcji. Znaczy ja myślę, że będzie ok. Że ten pociąg generalnie nie będzie miał raczej przerw. Większość przynajmniej jakiś. Więc teoretycznie moglibyśmy już postawić tutaj dla okrętów dok. Powiedzmy tutaj. To nie musi mieć zasilania. Statek towarowy. Mnie interesuje, proszę Państwa. To będzie ten? Chyba, że będzie jakiś większy. Sprawdźmy, czy są większe. 8250 ma tamten. Chyba nie ma większego. Przynajmniej tak mi się wydaje, że większego nie było. Nie. Więc na razie tego masowca bierzemy. Na razie będzie no tylko jeden niestety. Czekaj, aż załaduję. I potem jedź za ruble. Nie czekaj, aż wyładuje, nie? Fajnie to wygląda, że on tak na środku wody jakby stoi. W tym momencie, dobra, start, leć. Leć, próbuj działać. Potem cię zmienimy na jakiegoś, wiecie, innego, lepszego. Na pewno ta mapa jest bardziej przyjazna statkom, bo w porównaniu do tej poprzedniej, gdzie miałem dosłownie wąskie rzeczki i tymi wąskimi rzeczkami pływały sobie te statki, to naprawdę wyglądało to co najmniej komicznie. Mówię, co najmniej. Także... No niestety. Właśnie, ktoś mówił, że budowało części stacje benzynowe. Znaczy akurat na tej mapie nie ma zbyt wielu ich, jest na razie chyba tylko jedna. Tutaj. Gdzieś tutaj mogłaby być kolejna, teoretycznie. Teoretycznie, podkreślam. Hipotetycznie. Ale na razie nie widzę takiej potrzeby. Teraz tak. Tutaj, o ładnie węgla przyjechało, ładnie, ładnie. A już czeka na kolejny załadunek, ok. Znaczy teoretycznie można by dwa tory im uruchomić. Praktycznie? Kurczę, ten już odjeżdża, więc. Ej, no jeszcze powiedzcie mi, że tutaj się nazbiera tyle węgla, że oni go na raz załadują tego, nie? Może tak być. Bo zanim ten się ruszy stąd. A pamiętajcie, że on troszeczkę waży, bo troszeczkę towaru zabiera ze sobą. Tak, wiem, mam zjechany głos strasznie, ale uwierzcie mi, że moje warunki pracy nie są jakby najlepsze, więc wygląda on jak wygląda. Nie no, co najmniej pół pociągu od razu praktycznie wejdzie. Elegancko. Szkoda tylko, kurczę, że... że nie mamy możliwości tam dalszych tras zrobić czy coś, żeby to bezpośrednio pociągiem było wywożone, tylko trzeba się bawić w przeładunek. No ale... No dobra, na początek powiedzmy, że to ogarniemy w ten sposób. Potem ewentualnie będziemy kombinować, żeby tego przeładunku nie było, tylko żeby, nie wiem, pociągi bezpośrednio jeździły. Na razie jest, trzeba trochę pobawić. Dobra, tylko tyle, że no dość wolno to się przeładowuje, nie? Znaczy przynajmniej wolniej się ładuje, niżeli rozładowuje tutaj. Więc myślę, że jeszcze... Znaczy zobaczymy, może byśmy zrobili po prostu jeszcze jeden taki
port. Pomyślimy. W każdym razie, zanim on się załaduje cały, to będą przynajmniej ze 4. Co 4? Na statki, znaczy statki, pociągi na jeden statek, więc no też trochę. Myślę o sprzedaży prądu, bo to jest jeszcze niezałatwione tutaj. Tym bardziej, że na tym kablu to nie pójdzie, bo tutaj wtedy się teoretycznie nie wyrobi, nie? Tym bardziej tutaj do 4 mega, no do 4,5 MW może to pobierać. Więc może być, no po prostu lekki problem. Tym bardziej, że tak, z tego. I kurde, to z tego idzie, czy w końcu z tych kabli, które są bezpośrednio tutaj podłączone, bo zgłupiałem w tym momencie. Całkowita moc podłączonych budynków. 11. Czyli jakby to się zsumowało wszystko. Zarąbiście. Czyli co? Czyli... Ja zgłupiałem, szczerze mówiąc. Bo on powinien działać tylko i wyłącznie na te, które nie są podłączone bezpośrednio. Przynajmniej w teorii. A one są bezpośrednio podłączone, podkreślam. Do prądu. Ajejko. Coś tu jest nie tak, ale mniejsza z tym. 300 ton produkcji. Kurczę, podoba mi się. Naprawdę, podoba mi się. 500 ton już na niego czeka. No i okej. I teoretycznie mogę powiedzieć, że jak to zostawię na noc, no to powiedzmy, że to będzie... Znaczy może nie na noc, nie rozpędzajmy się. Ale no załóżmy, że to będzie działać na tyle spoko, że będzie można było zarobić. Tylko, że będzie musiał dość daleko płynąć, bo aż tutaj, albo tutaj. Ej, właśnie, a gdzie on będzie pływał? Czekajcie, bo stąd. Nie, stąd, tędy i tutaj. Najkrótsza trasa będzie chyba dla niego. I najlepsza. Generalnie będę chciał wszystko statkami obsługiwać. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie, tak? Większość osób robi tylko i wyłącznie pociągi. Ja będę chciał się skupić na statkach. Również. Tak. A teraz chciałbym się skupić na powiększeniu tego osiedla. Czyli tak, pociągniemy sobie drogę. Trzeba mniej więcej przeliczyć. Czy tu się nie przeliczy? Bo te bloki będą obok siebie bezpośrednio, bo przerwa będzie dopiero później na przystanek. No dobra. To trzeba sfinansować rublami pierwsze co, żeby tutaj odpowiednio mi się powstały, że tak powiem. Przerwy. I teraz tak, piesi. Piesi tutaj, cyk. I cyk. I dobra, elegancko. I cyk tutaj. Dobra, jak już wiem, gdzie jest to. Czekajcie, 3. I też 3. Dobra. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, dobra, już wszystko wiemy. Tak, będzie to budowane poniekąd schematem troszeczkę. Jak te budynki się zwają? Brick House 3. Ale są to czterosekcyjne. Tak, 4 section. Raz, dwa. W tym miejscu musi stać. Ok. Elegancko, dobra, teraz tego. Tutaj będzie droga stawiana i w ogóle. Czyli tak, zaraz przy tym ma być droga. Parkingi. Tak, najgorzej jest zacząć pierwszy blok.
Potem uwierzcie mi, że to jest na tyle intuicyjne, że to już leci. Pyk. Pyk. Teraz się okaże, czy wszystko na pewno jest dobrze zrobione. Jest dobrze. Ok. Nawet mi się udało to od razu podłączyć. Super. Elegancko. Dobra, więc cyk, cyk. I sprawa załatwiona prawie, że. O, teraz tego. Tutaj przystaneczek taki. O. Musi sobie być. Mniej więcej chciałbym, żeby on był tak samo, nie? Czyli tak, liczymy po tych kratkach jakby, w którym on miejscu powinien być, się znajdować. Do tego miejsca to skrócimy na razie. Wybierzmy sobie przystaneczek. Oczywiście ten o. Teraz tak, od skrzyżowania. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W tym miejscu wychodzi. No dobra. Skoro tak, to ok. Trzy, cztery, pięć. Niby tutaj. Jakoś tak. No i ok. No i tutaj byłby kolejny blok gdzieś, nie? O. Czekajcie, 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 czekajcie. Idźmy od tego. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, do drogi liczyłem? Do drogi liczyłem. Ok. Teraz tak, tutaj. Dobra, już wiemy, jak liczyłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. W tym miejscu musi być kolejny jakby wylot. Ok. Więc teraz tak, postawmy parking. Cyk. Cyk. Udało się, pięknie. Dobra, czyli wyznaczyliśmy już mniej więcej kolejne bloki. Kolejne dwa przynajmniej. Więc tak, skoro tutaj byłoby w ten sposób, to teraz tą drogę by się przydało przeciągnąć. Co nie, żeby ona na przykład szła tutaj. Jakoś tak, tutaj. O, pięknie. O, tu i na przykład gdzieś w tą stronę i tutaj byśmy zrobili zwykłe takie podstawowe skrzyżowanko. O, cyk, akurat tu bym się na to zgodził. Cyk i tutaj, że dalej by mogło to iść i tutaj może, podkreślę może, bym zastosował jakieś światła. Dlatego, że tam wszędzie mamy ronda, tutaj mogłyby być jakieś światła pojedyncze. Nie byłoby większego problemu i wtedy można tutaj przejeżdżać na spokojnie. Czyli tak, dwa przystanki na ulicy i skrzyżowanie. Jest to moim zdaniem dobra opcja. Zobaczymy, jak ona będzie w praniu się prezentować. Poprzednia alternatywa była dość niedobra. Dlatego teraz liczę na to, że będzie lepiej. Bo jak nie, to będzie duży problem. A nie, tutaj nie musi być tak. To się nie musi być tego. Nawet tego nie ma tu w projekcie. No, nie ma. Nie ma, nie ma. To jest inaczej.
No ale tutaj będzie miejsce dzięki temu na jakąś, nie wiem, czy halę sportową, czy coś. Pamiętajcie, że oni tutaj nie mają sportu zapewnionego, nie? Ani oferty, ani niczego takiego. Bar? Baru też nie ma? No, trudno, no to nie będzie baru na razie. Powiedzcie mi, jak tam 200, 200, 279, 148, 152, 144. Generalnie idzie w górę, więc mi się podoba. Jest dość małe bezrobocie. Generalnie z braku miejsc pracy, ok, jestem w stanie to zaakceptować. Teraz tak, tutaj przedszkole se radzi, to se radzi. No jest dość mało dzieci stosunkowo jak na razie, więc spoko. Na razie sobie jeszcze będziecie radzić, potem nie będziecie. Szkoła ma aż nadmiar ludzi w tym momencie. Znaczy, no niedosyt w sumie uczniów, ale to dobrze. Tutaj ludzie cały czas pracują. Tutaj pociąg wręcz stoi. Okej. Okay. Elegancko. W takim razie. Dobra, cyk. Tutaj tak to wygląda. Ten przyjechał, czyli akurat jak wróci tam z powrotem, to już powinien móc się załadować chyba. Czyli na razie by to wyglądało tak, żeby jeden pociąg jeździł i ten jeden pociąg jak na razie by chyba ogarniał, tak? Przynajmniej na tak małej ilości ludzi. Później wiadomo, że będzie trzeba to zwiększyć jednak. Jak tutaj będzie bardzo duża ilość węgla, to zwiększymy też ilość statków, nie? A jak tam będzie za dużo węgla, no to zwiększymy ilość pociągów. I tak systematycznie. Te tory na razie ich nie buduję. Jak będę miał więcej pieniędzy, to je zbuduję, bo na razie uznaję, że jest to bezsensowne działanie, żeby tutaj na przykład, nie wiem, zastosować dużą ilość torów, kiedy te tory na dobrą sprawę nie bardzo są potrzebne. Tak? No bo po co mi taka wielka ilość torów, jak tych torów nawet nie mam jak wykorzystać. Co nie? To trzeba podkreślić od razu. Teraz tak, ty masz cztery wyjścia. Ja bym tobie przestawił na to. Te wyjścia bym w ogóle zmodernizował później. Jakbym ewentualnie drugi port dla masowców zbudował. A myślę, że będzie drugi budowany, bo widzę, co tutaj będzie się działo. Że w razie co, jak będą... Będzie więcej statków, większa produkcja węgla, to będziemy się nie wyrabiać z eksportem jego. No, będzie problem wtedy. Ale dobra, na razie się na tym nie przejmujmy. Na razie skupmy się na tym, że tak, tu mamy zapewnione, mają elektronikę, mają towary, mają wszystko. Tak, brakuje im tak, szpitala, kościoła, kultury, sportu i baru. Sport. A, i brakuje im jeszcze możliwości nauki w uniwersytecie. Tu jest szkoła podstawowa. Więc myślę, że tutaj byśmy zrobili na przystanku możliwość, żeby uczniowie się zatrzymywali. Tak samo tutaj. I wtedy będą mogli sobie na przykład stąd jechać uczniowie tu, a stąd tu. I wtedy stąd będą mogli jechać do podstawówki, a stąd do uniwersytetu, który zbudujemy na przykład w tym miejscu. Myślę, że w tym miejscu uniwersytet będzie bardzo na miejscu. I będzie elegancko i spoko. Tutaj chyba nie będzie możliwości zbudowania bloku. Oho. Chyba, że tutaj zbudujemy jakieś dwa krótsze. Dla odmiany. Tak chyba zrobimy, albo tutaj po prostu, nie wiem, walnę dwa wieżowce. Tak też można. Tak w sumie. To nie będzie głupie wcale. Będzie się to po prostu wyróżniać troszkę. No i spoko, niech się wyróżnia. Czyli tak, tutaj jeszcze jeden blok w takim układzie zrobimy, tylko tak, cyk. Pyk. Pyk. Aha, prosto to ja nie chcę. Ja bym chciał, o. Nie wiem, tak zakrzywione to może nie. Chyba rzeczywiście to z dalszej odległości prawdzie.
I kurczę, zapomniałem, jak ja to robiłem. Mniejsza. Naprawdę, mniejsza z tym teraz. Tu będzie musiała być sobie droga. Tu sobie będzie musiała być droga. Tu sobie będzie musiała być droga. Tu. 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 Ok, rozpocznij zaplanowaną. Kij z tym. Nie będzie. Pyk i pyk. Ok. I elegancko się tutaj spotkają drogi. Dobra, i w tym momencie tak, cyk, 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 pyk, pyk, dobra, elegancko, cyk, cyk. No dobra, trudno, już tu musi być ten sposób po prostu, na wprost idealnie. Chociaż to dziwnie wygląda, biorąc pod uwagę tutaj resztę tych dróg, nie? No ale okej. Okay. Dobra, jedź z koksem. Niech tu się wszystko dzieje, bo szkoda czasu. Cyk. I cyk. Dobra. Zakończ. Pyk i pyk. Ok, rozpocznij zaplanowaną budowę. To mamy załatwione. Tutaj jest ogarnięte. Tu bym chciał tylko złapać to skrzyżowanie. Nie wiem, czy mi się uda. Kurde. Trudno, może mi się uda dzięki temu. Tak, uda mi się. Dodaj węzeł i tutaj byłyby światła. No oczywiście byłyby na jednokierunkowej drodze, nie, ale pominę ten fakt. No ale to później się dorobi, nie? Później, później, na spokojnie. Dobra, teraz tak. Tutaj budynek musiałby sobie być jeszcze. Taki o elegancki. Jak ja go tu kurde mam? Nie, no dobrze, tak teraz. Cyk. I elegancko. Cyk, cyk, cyk. Dobra. No i spoko. Teraz można robić drugą stronę. Czyli tak. Bierzemy sobie parkinga. Bierzemy sobie, robimy tak i tak. Serio tutaj takie odstępy dałem? Duże? Nie no, bez jaj. I ty, bo to jest przystanek. Ale tu przystanków nie postawiłem, nie, dobrze. Już troszeczkę zwątpiłem w to. Tak, cyk. I cyk. No właśnie, to jest troszeczkę inny gabarytu, więc coś już mi nie pasowało troszeczkę. Ale dobra. Teraz tak, pyk. 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 Okej, okay, dobra, mamy to. W takim razie tak. W tą stronę. W tą stronę. I w tą stronę. I cyk.
Dobra, cyk. No i tak jak mówiłem, ten blok już nie wejdzie, nie? Ej, wow, wejdzie. Pełnowymiarowy. Wow, idealnie z tym przedszkolem po prostu. Wow. No tak, tylko wtedy tej drogi tutaj nie zrobimy. Ale pali ich o tą drogę. Tutaj będzie takie osiedle po prostu i tyle. Ha, jestem genialny. Ale powiem wam, że mamy 47 minut nagrania, więc dziękuję wam wszystkim za oglądanie w tym momencie. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, kiedy mam nadzieję, że zaczniemy tutaj działać na skalę, można by powiedzieć, masową względem tego, co tutaj się dzieje. Na pewno już mamy ogarniętą sytuację tutaj z tym produkcją, eksportem i tak dalej. Tutaj widzę, że wow, już trzy transporty dotarły. Nie, dwa na razie. Trzeci jest w drodze. Ale fakt faktem, no to idzie dość szybko. Więc no, naprawdę jest spoko moim zdaniem. Myślę, że na tej mapie zaczniemy zarabiać pieniądze. Już przy drugim podejściu. Szczerze mówiąc, trzeba było od razu zrobić w ten sposób, że tutaj budować normalnie bloki, a nie, wiecie, domki i się bawić z domkami. Tam było, wiecie, z 800 osób tutaj łącznie. A i był wtedy problem z pracownikami, a w tym momencie tych pracowników jest aż za dużo. Dużo za dużo, więc jest naprawdę dobrze. Moim zdaniem. Przede wszystkim jest spoko liczba inżynierów w tym miejscu. A właśnie, powiedzcie mi, jak tutaj wygląda. Akurat teraz nikt nie jedzie, ale generalnie to jest na tyle zapas tego wszystkiego, że jest naprawdę elegancko. Około 18, no. Powiedzmy, że jest naprawdę spoko. Czyli tak, tutaj będzie się ładował masowiec. Masowiec się załaduje, to... Ja mam jeszcze jednego masowca, kupił, tylko na razie mi pieniędzy szkoda. Jak tych pieniędzy zarobię znacznie więcej, to wtedy będę się w to bawił. Albo jak mi wejdzie lepszy masowiec, to wtedy będzie można się jeszcze bardziej pobawić. Takie masowce nawet za dwa, te po 50 tysięcy dać tutaj. Tylko wtedy je chyba dam na osobnych portach. Chociaż to też powinno zdawać egzamin, nie? No ale dobra, zobaczymy jak to wyjdzie jeszcze, że tak powiem, w praniu. Bo na razie to jest jak jest, a wszystko wyjdzie później. Wow, a mi się ziewo. Dobra. Na razie wszystkim i cześć.